rolach głównych. Angelika. Scenariusz w pozostałych rolach. Reżyseria. Czy ta kobieta powiedziała ci coś o Giseli Hernandez? Uwierzyła, że jesteś jej przyjaciółką? Nie bardzo, ale udało mi się chwilę z nią porozmawiać. Co jej powiedziałaś? Że jestem przyjaciółką Giseli z czasów młodości. Zmyśliłam kilka nazwisk i szczegółów. A co ona na to? No mówże. Opowiedziała mi wiele interesujących rzeczy. Mów dalej. Dowiedziałaś się, gdzie ona mieszka? Nie. Choć bardzo się starałam. A ja miałam nadzieję, że zdobędziesz ten adres. Ona go nie zna, czy nie chce powiedzieć. Nie wiem. To dość trudna osoba. Pewnie taka sama kryminalistka jak tamta. Próbowałam ją podejść na wszystkie sposoby, ale była zbyt nieufna. Obawiam się, że wizyta Oscara mogła ją tak nastawić. Powiedział jej, kim jest i że zrobi wszystko, by Gisela Hernandez długo nie nacieszyła się wolnością. A teraz pojawiłaś się ty. No tak. Powiedziała jeszcze, że kilka osób pytało o Gisela Hernandez. Jedni szukają jej, bo jej nienawidzą, a inni... dlatego, że ją kochają. Kochają? Nie wiem, kto mógłby ją kochać. Chyba tylko ktoś taki jak ona. Prawda, Roberto? No cóż. Więc wszystko na próżno. Niczego się nie dowiedziałaś. Niczego. Dzień dobry. Witam. Proszę za mną. Thank you.
Na początku ci nie ufałem, ale w końcu przekonałem się do ciebie. I nie zawiedziesz się. Kocham twoją siostrę i szanuję ją. Czasem zdobędę akceptację waszego ojca. Pogadam z nim. Byłbym ci wdzięczny. Co ty tu jeszcze robisz, kochanie? Zmieniłem zdanie. Wolę, żebyśmy dzisiaj pojechali na zakupy. Dobrze. Wezmę torebkę, ale pośpiesz się. Na razie, cześć. Może zaczęłabyś coś studiować? Po co, dziadku? Jak to po co? Żeby nie wyrosły ci takie uszy jak u osła. A jutro wybuchnie wojna jądrowa i okaże się, że wszystko na nic. Nieprawda. Świat istnieje od zawsze i zawsze będzie istniał. A zanieczyszczenia? Naukowcy twierdzą, że za 10 lat nie będzie nawet czym oddychać. Po co się wysilać i studiować? Ci naukowcy robią młodzieży wodę z mózgu. To oni zanieczyszczają środowisko. Dokonali wielu wspaniałych wynalazków. Jakich wynalazków? Co oni wymyślili? Samochód? Człowiek zawsze potrafił chodzić. Samolot? To nie oni wymyślili skrzydła. Niczego nie wynaleźli. Na świecie nie ma niczego, czego na nim nie było na początku stworzenia. Masz rację, dziadku. Nie ma prostszej rzeczy niż kwiat. A kwiat wymyślił Bóg. Nigdy nie przestawaj wierzyć w Boga. Nad nami czuwa ogromna siła. Nieważne, jak ją nazywamy. On zawsze dba o swoje stworzenie. Tak więc bierz się za naukę, bo świat należy do światłych ludzi. Tu nie ma obniżek. Co? Ceny są strasznie wysokie. W czym mogę pomóc? W razie potrzeby proszę mnie zawołać. Dlaczego tak mówisz? Te są bardzo ładne. Za tę cenę moglibyśmy kupić samochód. To prawda. Chodźmy pooglądać samochody. Po co? Będziesz moją żoną, a nie masz czym jeździć. Nie. Wybierzemy jakiś mały i tani. Nie. Ja wolę ręczniki. Nie. Używany samochód kupimy. Niektóre używane są całkiem w porządku. Ja chcę ręczniki. Teraz kilka tych mniejszych. Nie kupujemy więcej? Dobrze. Jakie mają być? Białe, zielone? Sí, Marcos.
Kim był ten mężczyzna, z którym rozmawiałaś na cmentarzu? To szwagier doktora Gil de la Rosy. Czemu cię zaczepił? Rozpoznał mnie. Zauważyłem, że nie chciałaś z nim rozmawiać. Ale on cię zatrzymywał. Dlaczego? Mówił mi różne rzeczy. Na pewno chciał twój adres, żeby przekazać go swojej siostrze. Boże, narzeczony Rosangeliki to jego siostrzeniec. Tak, ale ty nic mu nie powiedziałaś, prawda? Oczywiście, że nie. Kazałem Rosangelice zerwać z tym chłopakiem, ale ona nie rozumie dlaczego, a ja nie mogę jej tego wyjaśnić. Nie pozwól, by to małżeństwo doszło do skutku. Ale jak to zrobić? Jeśli się pobiorą, to prawda wyjdzie na jaw. A wtedy oni zrobią wszystko, by mnie wykończyć. To bardzo wpływowa rodzina. Znajdą sposób, by mnie odszukać. Halo? Teraz nie mogę rozmawiać. Proszę zadzwonić do mojego biura. Cukier? Nie, dziękuję. Wezwałam pana, bo nie chcę, by znowu coś mnie zaskoczyło. Całkowicie panią rozumiem. Prawdę mówiąc, nie sądziłem, że będzie pani chciała korzystać z moich usług. Przyjaźnił się pan z moim mężem. Komu mogłabym ufać bardziej niż panu? Cieszę się, że pani tak myśli. W jakimś zakątku tego miasta ukrywa się Gisela Hernandez. Proszę ją znaleźć za wszelką cenę. Wszelkie inne sprawy niech zejdą na plan dalszy. Zapewniam, że otrzyma pan godziwe wynagrodzenie. Nie wątpię, proszę pani. Może się pan dorobić znacznej fortuny, jeśli pan ją znajdzie. Boję się, że mnie znajdą. Nie, to nie takie proste. Nie dla nich. Ich nienawiść do mnie wzmogła się po tym, jak zostałam przedwcześnie zwolniona. Nie dowiedzą się, gdzie mieszkasz. Prawie nie wychodzisz. Byłaś jedynie w sanatorium i na cmentarzu. I tam go właśnie spotkałam. Nie odniosłam wrażenia, że chciał cię skrzywdzić. Nawet nie wiesz, jak bardzo mnie skrzywdził. On? Podczas twojego procesu był chyba za granicą. On nie miał z tym nic wspólnego. Poza tym, że ofiara była mężem jego siostry. Zapewne rodzina wpoiła mu nienawiść do ciebie, ale jego nie musisz się obawiać. Możesz być spokojna. Spokojna. Żyję w ciągłym niepokoju, że Oscar Eduardo odkryje, że to ja jestem tą, której tak bardzo nienawidzi i która według niego powinna odpokutować jeszcze 5 lat za śmierć jego ojca. Kiedy to się stanie? Rosangelica będzie bardzo cierpieć. Sufrirà tanto, ma che tu. Ma
Zobacz, co kupiliśmy. Co takiego? Ręczniki. Marta będzie zachwycona. Uwielbia wyszywać. Oczywiście będę jej pomagać. Są piękne, prawda? Kupiłam w tym kolorze, bo on pasuje do każdego innego. Jestem taka podekscytowana. Wydawało mi się, że wcale nie jest tak łatwo kupić to wszystko, co potrzebne jest młodym małżeństwom. Będziecie mieszkać sami? Oczywiście. Myślałam, że z twoją teściową. Mam nadzieję, że nie. Więc na listę zakupów wpisz jeszcze kołyskę. Na to jeszcze za wcześnie. Na to nigdy nie jest za wcześnie. Oczywiście, chciałabym mieć dziecko z Oscarem Eduardem. Nikt wtedy nie zagrażałby naszej miłości. Mówisz tak, jakbyś czuła się zagrożona. Bo czasem się boję. Mało to przeżyliśmy. A teraz jeszcze mój ojciec nie chce się zgodzić na nasz ślub. Nim się nie przejmuj, to złoty człowiek. Teraz jedynie zależy mi na tym, by wyjść za Oscara Eduarda i mieć z nim dziecko. Wolałabyś mieć najpierw syna? Płeć nie ma znaczenia, oby tylko było zdrowe. Dziecko byłoby dla nas błogosławieństwem. Bylibyśmy wtedy jeszcze bardziej szczęśliwi. Dochodzę do wniosku, że ciocia Olga jest naprawdę chora. Wczoraj otworzyliśmy butelkę sidry na cześć Oscara i Rosangeliki, a ona za nic w świecie nie chciała wyjść z pokoju. A mnie nie zaprosiliście. To stało się tak spontanicznie. Nie myślałam, żeby kogokolwiek zapraszać, ale zawsze możemy otworzyć drugą butelkę. Chętnie bym się napiła sidry, ale ty wolałaś zaprosić swoją ciotkę zamiast mnie. A dlaczego ona nie chciała wyjść? Powiedziała, że boli ją głowa, ale myślę, że to była tylko wymówka. Sama pani wie, jak ona jest dziwna. Dziś nie przyszła na obiad. Jest bardzo przygnębiona. Coś z nią jest nie tak. Kupiłam już artykuły do zrobienia papierowych kwiatów. Kto by teraz o tym myślał? Chodzi o to, że mojej cioci coś dolega. Powinna pójść do lekarza. Po co? Jak ja tu jestem? Moje ręce mają leczniczą moc. Ale pani nie wie, co jej jest. Nieważne. Wystarczy, że ją dotknę, a już będę wiedziała. Zajmiesz się tym państwem, ale musisz mieć na oku całą salę. A ty zajmij się tamtą parą. Cześć. Chodź, napijemy się czegoś. Cóż za niespodzianka. Opowiadaj, gdzie się podziewałeś? Wszędzie. A co u was? W porządku, mamy dużo klientów. A moje sprawy sercowe mają się jak najlepiej. Wypijmy za to. Teraz problemy stwarza nam jej ojciec. Dlaczego? Nie wiem, nie rozumiem go. Muszę ci coś powiedzieć.
Wiesz, kto to jest? Kto? Valentina. Doskonale. Przypomniałem sobie, że mam pilne spotkanie. Muszę lecieć. Naprawdę muszę. Nie widziałaś mnie. Proszę. Czemu siedzi pani sama w zamkniętym pokoju? Marta martwi się o panią. Niepotrzebnie. Nic mi nie jest. Nie może pani cały czas być sama. Co pani dolega? Nic mi nie dolega. Chwileczkę. To jest anemia. Musi pani wziąć coś na wzmocnienie. Dam sobie głowę uciąć, że ma pani za mało czerwonych ciałek krwi. Torby pękają w szwach. Marto? Chodź, zobacz, co kupiliśmy. Co? Ręczniki, zobacz, jakie ładne. Już możemy się kąpać. Prawda, że ładne? To jeszcze nie wszystkie, ale od czegoś trzeba zacząć. Pomożesz mi wyszyć monogramy? Będą wyglądały wspaniale. Prawda? Teraz musimy zastanowić się, gdzie je włożyć. Najpierw pokażmy je Luz, bo inaczej się obrazi. Poszła teraz do cioci, bo ciocia nie najlepiej się czuje. A co jej jest? Nie wiem. Ale znowu płacze. Boże, kiedyś weszłam do jej pokoju, oglądała jakieś zdjęcia i była bardzo smutna. Myślę, że ona cierpi. Pójdę do nich i pokażę im te ręczniki. Zaczekaj tu na mnie. Nie ma sprawy. Adolfo naprawił ten fotel z ułamaną nogą. Pewnie teraz rzadziej na nim siadacie. Napijesz się kawy? Chętnie. Zaraz ci podam. Dziękuję. Nie ma za co. Dzień dobry. Cieszę się, że pana widzę. A ja jestem zdziwiony, że pana tu dostałem. Przygotowujemy się do ślubu. Nie będzie żadnego ślubu. Rosangelika mówiła mi, że prosił ją pan, by mnie zostawiła. To prawda. Ale dlaczego? Musi być jakiś powód. Domagam się wyjaśnień. Nie może się pan niczego domagać. To mój dom. To jest dom kobiety, którą kocham i szanuję. I ja szanuję pana. Ale ostrzegam, że nie powinien pan żenić się z Rosangeliką. Więc mi pan nie ufa. Nie wierzy pan, że się z nią ożenię. Nie chcę, żeby pan się z nią żenił. Chcę, byście się rozstali. Przykro mi, ale tak się nie stanie. Musiał kosztować fortunę. Dobrze, że kupiliście tylko jeden. Nie, kupiliśmy ich więcej, są w salonie. Ta dziewczyna wygrała los na loterii. Wiem, że ciocia martwi się o mnie, ale nie ma powodu. Wszystko będzie dobrze. Wszyscy muszą się przyzwyczaić do tego twojego księcia. Nawet Marcos jest jakiś nieswój.
Teraz pewnie Oscar Eduardo rozmawia z tatą. Proszę nie traktować tego jako polecenie, ale jako radę. Ale co ma pan przeciwko mnie? Nic, ale zachowałem się poprawnie. Jak tylko Rosangelita zgodziła się za mnie wyjść, powiedziałem panu o moich zamiarach, a pan wyraził aprobatę. Nie rozumiem, co się stało, że zmienił pan zdanie. Mogę panu powiedzieć tylko tyle, że nigdy nie będziecie szczęśliwi. Zerwijcie ze sobą, zanim będzie za późno. Proszę o niej zapomnieć. Pańskie stanowisko jest absurdalne. Dzieli was coś, przez co nigdy nie będziecie szczęśliwi. Chodzi panu o różnicę społeczną i o moją matkę? Ja sobie nic z tego nie robię. Jest coś, co sprawi, że ją zostawisz, a nawet znienawidzisz. Co pan opowiada? Ja miałbym znienawidzić Rosangelitę? Skończmy lepiej tę rozmowę. Proszę mi wybaczyć, ale musi pan wiedzieć, że ja kocham Rosangelikę. Ona jest dla mnie wszystkim. Jest ważniejsza od mojej muzyki, która jest częścią mnie, a z której zrezygnowałem dla miłości. Kocham Rosangelikę nade wszystko. Nie chcę o tym rozmawiać. Więc podtrzymuje pan swoje stanowisko. Niestety tak. Więc proszę przyjąć do wiadomości, że nie spełnimy pańskich oczekiwań i będziemy bronić naszej miłości. Rozumie pan? Ona będzie przez pana cierpieć. Kiedyś przyzna mi pan rację. Al final, definitivamente, me dará la razón. To pan przyzna mi rację, kiedy zobaczy, że jesteśmy szczęśliwym małżeństwem. Kocham pańską córkę nad życie. Nikt bardziej ode mnie nie chce, żebyś była szczęśliwa. Uwierz mi. Więc proszę się rozchmurzyć. Wszystko będzie dobrze. Na pewno Oscar Eduardo przekona mojego ojca. Chodźmy. Ciocia potrzebuje odpoczynku. Ona ma anemię, jakiś środek na wzmocnienie i sprawa załatwiona. Mnie się wydaje, że dolega jej coś jeszcze. A gdzie Oscar Eduardo? Poszedł sobie. Dlaczego? Nie wiem. Prosiłem go, żeby na mnie zaczekał. Tato, pokłócili się? Jak się masz, mamo? Tak sobie. Przebierzesz się do kolacji? Tak, za chwilę. Jesteś jakiś zamyślony. Stało się coś? Nie, nic takiego. Ja też nie mogę zapomnieć o tej sprawie. Jakiej sprawie? O tym, że nie możemy znaleźć Gisely Hernandez.
Nie wierzę, żebyś o niej zapomniał. Oczywiście, że nie. Nie wiem jednak, jak wpaść na jej trop. Ja też nie. Spotkanie Lichy z przyjaciółką Hisseli nie przyniosło efektu. Co Lichia zrobiła? Była w sanatorium. Rozmawiała z nią? Tak, ale nie udało jej się nic z niej wyciągnąć. Domyślam się. Mówiła, że kilka osób wypytywało o Hisselę. Kto jeszcze oprócz ciebie? Jestem pewien, że Lichia wie, że to ja zabiłem. Że to ja zabiłem Argenisa. Dlaczego nie powiedziała o tym Cecilii? Dlaczego Lichia milczy? Roberto nie może być mordercą. Niemożliwe, żeby zabił własnego szwagra. Nie. Roberto, ty nie jesteś mordercą. Kochasz tę kobietę? Nie. Nie kochasz jej. Nie kochasz, to nieprawda. Może ktoś z rodziny? Jej bliscy powinni wiedzieć, że wyszła na wolność. Tak tylko powiedziałem. Zdaje się, że ta rozmowa cię denerwuje. Nie, tylko teraz mam inne problemy na głowie. A propos, chciałem ci powiedzieć, że Rosangelica i ja rozpoczęliśmy przygotowania do ślubu. Co? Zaproponuję jej, by przyszła tu i omówiła z tobą kilka spraw. Mogłabyś jej coś doradzić. Kiedy ma być ten ślub? Jeszcze nie ustaliliśmy daty, ale chcemy, żeby się odbył jak najszybciej. Co pani jest? Źle się pani czuje? Niech nikt mi nie przeszkadza. Nikt. Co się mogło stać? Oskar nie wyszedł bez pożegnania. Robiłam mu karę. Myślisz, że tato go wyrzucił? Nie chcę tak myśleć. To zadzwoń do Oskara. Nie mam odwagi dzwonić do jego domu. Dzwoń i rozwij swoje wątpliwości. Lepiej się ciocia czuje? Tak. Jest tu ktoś jeszcze? Nie, tylko my. Niech ciocia sobie usiądzie. Adolfo naprawił ten kulawy fotel. Zrobił to raz dwa. Pójdę do siebie. Chcę zrobić porządek ze zdjęciami. Pomogę jej. Nie rozumiem cię. Twoja córka znalazła mężczyznę, który ją kocha, ma pozycję, a ty rzucasz im kłody pod nogi. Nie rozumiesz, bo nie znasz prawdy. Ciąży nad nimi przeszłość. Ale pozwoliłeś, by się w sobie zakochali.
Nie wiedziałem, kim on jest. Czuję się winny, że dopuściłem, by sprawy zaszły tak daleko. Dałem się pochłonąć swojemu cierpieniu i spobojętniałem na to, co się dzieje dookoła mnie. Gdybym wtedy wiedział, kim on jest, od razu zakazałbym spotykać się z nim. Dopiero moja szwagierka otworzyła mi oczy. Ona ma coś z tym wspólnego? O tak. Hitela zrujnowała sobie życie, krzywdząc tym samym wiele niewinnych osób. Nie będzie żadnych zaręczyn. Nie pozwolę, by weszła do mojej rodziny i odebrała mi Oscara. Nie ma mowy o ślubie. Oscar nie może się z nią ożenić. Nie może się z nią ożenić. To ja, tuż po urodzeniu. Rozkoszna. To Mariana, a to Rosangelika. Miała wtedy 3 lata. A to René. Te zdjęcia zrobiono na moim chrzcie. Weronika byłaby szczęśliwa, gdyby widziała was teraz. Mama przepadała za nami. A to kto? Rosangelika tuż po urodzeniu. Śliczna. Wszyscy robią zdjęcia nagim bobasom na brzuszku. A tu ile miała lat? 7. Nie widzi ciocia, że nie ma ząbków? A to Mariana w różowej sukience. Jaka kokietka. Od dziecka lubiła się popisywać. A tu ja. Uczę cię chodzić. Wyglądasz uroczo. Lubi ciocia dzieci? Uwielbiam. To w takim razie powinna była ciocia wyjść za mąż. To jest Rosangelika, tak? Idzie do szkoły. Była dobrą uczennicą, prawda? Skąd ciocia wie? Weronika pisała mi o was. Tu jest już starsza. Tak, to zdjęcie z matury. Rosangelika jest bardzo fotogeniczna. Zawsze ładnie wychodzi na zdjęciach. Dzięki tym zdjęciom wypełniam się wspomnieniami, których nigdy nie miałam. Przepraszam, myślałam, że pan Oscar zostawił zapalone światło. Cieszę się, że zastałam tu pana. Szukałam okazji, by z panem porozmawiać. Chciałabym zapytać... Chciałabym zapytać o coś, czego dowiedziałam się od przyjaciółki Hiseli Hernandez. O co chodzi? O pana. Domyślam się, że ta kobieta powiedziała ci coś na mój temat. Nie zapyta pan, co? Nie muszę. Chciałabym myśleć, że usłyszałam od niej same oszczerstwa. Hisela Hernandez nie wypierała się tej zbrodni. Wszystkie dowody przemawiały przeciwko niej. Al extremo que tuvo que confesarse culpable. Sí, ya.
Została surowo ukarana i przez ten czas planowała zemstę. Jedyne, co zdołała wymyśleć, to obciążyć winą za śmierć doktora Argenisa właśnie pana, co jest absurdalne, co jest absolutną bzdurą. Posłuchaj, Isela Hernandez nie jest. Ona chce tylko zasiać w tej rodzinie niepokój. I dlatego jej przyjaciółka naopowiadała mi tych kłamstw. To nie są kłamstwa. Czy zdaje pan sobie sprawę z tego, co pan mówi? Isela Hernandez powiedziała prawdę. To ja ponoszę winę za śmierć Argenisa. Ciociu? Marta poszła spać. Tak miło rozmawiało mi się z Oskarem, że nie mogłam odłożyć słuchawki. Okazuje się, że pokłócił się z ojcem. Z tobą też? Nie, dla mnie był bardzo miły. Oboje obiecaliśmy sobie, że nie pozwolimy, by ktokolwiek zmącił nasze szczęście. Będziemy bronić naszej miłości. Chciałabym, ciocio, o coś prosić. Tak. Niech ciocia porozmawia z moim tatą i poprosi go, żeby nie sprzeciwiał się naszemu związkowi. Byłam najszczęśliwszą kobietą pod słońcem. Wszyscy mi zazdrościli. Byłeś tylko mój, Archenisie. Tylko mój. Nie. Nie zezwolę na to małżeństwo. Straciłam ciebie, ale nie zamierzam stracić Oskara. Nie dopuszczę do tego. Musisz mi uwierzyć, Ligio. Musisz, to ja go zabiłem. To kłamstwo. Niestety nie. Wyznaję to po raz pierwszy. Opracowanie wersji polskiej, Studio Company Warszawa. Tekst Barbara Sinicka, czytał Zbigniew Moskal.